muszę nadrobić zaległości, bo nie odpowiedziałem w poprzednim odcinku na ostatnie pytanie pana Tomasza Kowalskiego, który powiada tak. Czy mógłby pan wyjaśnić, co rozumie pan pod hasłem etyka chrześcijańska jako trzeci filar cywilizacji łacińskiej? Zawsze rozwija pan dwa pierwsze filary, grecki stosunek do prawdy, prawo rzymskie, ale nie spotkałem się z rozwinięciem opisu trzeciego filaru. No, takim rdzeniem, najtwardszym jądrem etyki chrześcijańskiej jest przekonanie, że każdemu człowiekowi przysługuje pewne minimum godności, niezależnie od jego pozycji społecznej i niezależnie od epoki historycznej i tak dalej, jako dziecku Bożemu. Zilustruję to przykładem. Pod koniec Republiki Rzymskiej, Rzym już był bardzo kulturalnym państwem, Cornelius Sulla, jeden z takich ambicjonerów, żeby przekonać senatorów, że to trzeba się liczyć z jego zdaniem, kazał przed budynkiem Senatu zarżnąć 6000 ludzi. No i wrzaski tych mordowanych przekonały senatorów, że Sulla nie żartuje. Nie to jest istotne, że aż 6 tysięcy ludzi tam musiało zginąć w tym celu, tylko to, że w ówczesnym Rzymie nikt nie uważał tego za zbrodnię, tylko za krotochwilę, dlatego że to byli niewolnicy, to byli jeńcy samniccy. No i to była taka pewna skaza na kulturze Rzymu i chrześcijaństwo wprowadziło tutaj pewną korektę, że niezależnie od tego, jaka jest pozycja społeczna człowieka, czy jest niewolnikiem, czy jest człowiekiem wolnym, czy jest biedny, czy bogaty, przysługuje mu pewne minimum godności jako dziecku Bożemu. Etyka chrześcijańska wprowadza pojęcie bliźniego. W innych etykach raczej rzadko spotykane, o ile w ogóle spotykane. No i warto jeszcze na jedną rzecz zwrócić uwagę, że to zastosowanie, wszczepienie cywilizacji łacińskiej, do cywilizacji łacińskiej etyki chrześcijańskiej zaowocowało w średniowieczu takim pięknym kwiatem, mianowicie etosem rycerskim. Rycerz pozostawał uosobieniem siły, nawet brutalnej, ale właśnie pod wpływem chrześcijaństwa ta siła została wprzęgnięta w służbę słabości, bo podczas pasowania na rycerza rycerz zobowiązywał się, ślubował, że będzie tej siły używał w obronie wdów i sierot, a więc osób w ówczesnych społeczeństwach najsłabszych. I to jest taka piękna cecha etyki chrześcijańskiej, dlatego cywilizacja łacińska tak się nam podoba i dlatego powinniśmy jej bronić. Proszę Państwa, pan Maciej Kudyba pyta. Panie Stanisławie, wiele mówił pan o naszych możliwych sojuszach z USA lub Niemcami, a czy Polska nie zyskałaby więcej, gdyby zawarła sojusz strategiczny z Chinami? Chiny poszukują przytułku w Europie i jeszcze takiego strategicznego partnera w tym rejonie nie mają. Mają za to pieniądze i całkiem potężną armię. Co więcej, rozwijają się szybciej niż USA czy Niemcy i prawdopodobnie to one będą już wkrótce numerem jeden. Czy co prawda pogorszyłyby się nam stosunki z Izraelem i USA, ale mogłyby się polepszyć z Rosją i Niemcami? Co pan sądzi o takim sojuszu? No, w tym największy jest ambaras, żeby dwoje chciało naraz. Poza tym, wie pan, jest jeszcze taka zasada, że przyjaciół trzeba szukać możliwie blisko, a wrogów jak najdalej. Tymczasem Chiny leżą dosyć daleko od Polski, jeszcze dalej niż Wielka Brytania. No i nie wiem, w jaki sposób mogłyby nam przyjść z pomocą, zwłaszcza gdybyśmy sobie pogorszyli stosunki z Izraelem. No i tak już mamy niedobre i ze Stanami Zjednoczonymi, a nie mówiąc już o Rosji i Niemcach. Nie sądzę, żeby Rosja i Niemcy życzyły sobie wzmocnienia Polski sojuszem z Chinami, chociaż oczywiście trzeba próbować wszelkich możliwości. Ja powiem szczerze, że nie bardzo sobie wyobrażam i w związku z tym nie bardzo wierzę w taki strategiczny sojusz, ale może się mylę. Pan Paweł Sagała, co
Pan sądzi o umowie Polska-Dania odnośnie podziału strefy ekonomicznej na Bałtyku? Nic nie sądzę, bo nie znam tej umowy, więc nie chcę się tu wypowiadać. W związku z tym przechodzę do pana Romana Rupowskiego do pytania. Panie Stanisławie, dość często śmieszą pana te listy Żydów kolportowane przez anonimowych przyjaciół ludzkości w internecie. A co pan myśli o takich listach kolportowanych przez przyjaciół ludzkości w internecie? Nathan Grishpan Kikel nazywał siebie Roman Romkowski, Mojżesz Bobrowicki, Mieczysław Mietkowski, Eisenleib, Wolf, Leon Andrzejewski, Josef Goldberg, Różeński i tak dalej, i tak dalej. Dyrektorzy departamentów, no rzeczywiście to, niektóre nazwiska na tych listach są prawdziwe, ale inne nie są prawdziwe i dlatego ja uważam, że ktoś się dobrze bawi, po prostu bierze jakiegoś człowieka, który jest publicznie znany, przypisuje mu żydowskie nazwisko, na przykład pan Fraseniuk ma przypisane nazwisko Rotenschwanz. Niedawno jeden czytelnik napisał mi, że to nazwisko Rotenschwanz to wcale nie znaczy czerwony chuj, tylko zgniły. No nie wiem, co jest gorsze. Więc ja nie chciałbym się tak nazywać. Nie wiem, dlaczego akurat jakiś straszliwy wróg pana Władysława Fraseniuka mu to nazwisko przypisał. Pan Leszek Ogórek pyta. Pierwsze pytanie. Często wspomina pan o zasadności przywrócenia kary śmierci. Zgadzam się z panem, ale jak ten pogląd ma się do piątego przykazania nie zabije i jak my chrześcijanie mamy się odnaleźć w obliczu wprowadzenia kary śmierci jednocześnie? No nie ma żadnej sprzeczności między piątym przykazaniem, proszę pana. Albo musimy sobie postawić pytanie, albo przez ostatnie 2000 lat Duch Święty był na wakacjach i nie wiedział, co tam Kościół katolicki wyprawia, albo nie był na wakacjach i dopiero teraz na nie wyjechał i dlatego tam rozmaici hierarchowie dokazują i potem, znaczy pan papież Franciszek powiedział, że kara śmierci jest w ogóle niedopuszczalna w świetle katechizmu Kościoła katolickiego. No, jeżeli przez ostatnie 2000 lat Kościół katolicki się mylił, to skąd możemy wiedzieć, że u diabła dzisiaj się nie myli? To jest podcinanie gałęzi, na której Kościół katolicki siedzi i ja bym raczej ostrożnie z takimi eksperymentami, bo tu daleko nie zajedziemy. Pytanie drugie. Czy uważa pan reformy, o których pan wspomina w swoich prelekcjach, udałoby się przeprowadzić, gdyby w Polsce została wprowadzona monarchia? No, wprowadzenie monarchii to jest osobna sprawa, natomiast myślę, że mogłoby się udać, dlatego że w monarchii wystarczy przekonać monarchę do jakichś reform, a w ustroju republikańskim trzeba przekonywać miliony ludzi, a połowa z tego w ogóle nie rozumie, o co chodzi. Także tu w monarchii byłoby łatwiej. Tak zresztą mówił rosyjski premier Sergiusz Witte, który był reformatorem wielkim w Rosji, a jednocześnie był zajadłym monarchistą. On mówił tak, kocham samodzierżawną monarchię tak, jak się kocha kobietę wszeteczną, lecz piękną. Pytanie trzecie. Jeśli tak, do tego poprzedniego pytania, to w jaki sposób w naszym państwie można by wprowadzić monarchię i kto mógłby ubiegać się o stanowisko króla? Czy pan mógłby na przykład, opinia, bo jeśli mógłby pan na podstawie przepisów prawa, to ja bym sobie życzył takiego króla. Proszę pana, władzy królewskiej się nie dostaje, bo jeżeli król od kogoś dostaje władzę, to nie jest królem, jest tylko figurantem, jakimś takim dożywotnim prezydentem, czy w ogóle palantem, popychadłem, no wszystko jedno, jak to nazwiemy, władzę królewską się bierze. No i ja nie chciałbym być takim królem, żeby mnie ktoś na tę godność mianował, bo wie pan, czułbym się trochę śmieszny we własnych oczach. Proszę państwa, w ten sposób dobiegliśmy końca tej serii pytań. Bardzo państwu dziękuję za to, że stworzyliście mi państwo okazję do rozmowy. No i czekam na następne pytania. Druga sprawa. Wspomniał pan, że może
cios ze strony Niemiec. Ja bym się tego aż tak bardzo nie obawiał, dlatego że Niemcy teraz mają problem z tymi złodziejskimi Alibabami, które sobie na łeb sprowadzili. I te Alibaby zaczęły od obmacywania Niemek, skądinąd trochę się dziwię, bo Niemki jakie są, każdy widzi. Ale Alibaby mogą ze złodziejskim przerobić się w bandyckie, bo będą mi tam bomby podkładały, więc mają problem wewnętrzny. Więc myślę, że ten problem będzie narastał. Zanim oni się uporają z tym problemem, to jeszcze czy mogę? Proszę pana, proszę państwa, wydaje mi się, że to jest to, co pan mówi, to jest taka powierzchowna ocena zjawiska. Proszę się nie gniewać, ale bo ja uważam, że Niemcy to jest państwo poważne. W ogóle państwa dzielą się na dwie grupy. Państwa poważne i pozostałe. I Niemcy to są państwa poważne. Jak się przyglądałem, co robi nasza złota pani Aniela z tymi Alibabami, jak pan ich nazywa, to zacząłem mieć wątpliwości, czy Niemcy nadal są państwem poważnym. Ale po tych sylwestrowych zabawach utwierdziłem się w przekonaniu, że jednak są. Że jednak są. Uważam bowiem, że te sylwestrowe zabawy zostały sprowokowane przez niemieckie tajne służby po to, żeby odwrócić tendencję niemieckiego społeczeństwa o 180 stopni. Przypomnę taki, bo to nie każdy pamięta, przypomnę taki przypadek z roku 2003, kiedy to w Trybunale Konstytucyjnym niemieckim stanęła sprawa delegalizacji NPD. Taka partia była tego, posądzana o faszyzację i tak dalej. No i Trybunał orzekł, że nie może zdelegalizować NPD, dlatego że większość, a może nawet wszystkie osobistości z kierownictwa krajowego tej partii, to byli agenci Urzędu Ochrony Konstytucji. A program partii został całkowicie sporządzony przez Urząd Ochrony Konstytucji. No to przecież nie można ich zdelegalizować. Cała partia była stworzona przez agenturę. I tutaj myślę, że było tak samo, na co wskazują trzy rzeczy. Pierwsze, to w wielu miastach niemieckich było, te zabawy sylwestrowe, i identyczny modus operandi wystąpił. Wszędzie. To nie może być kwestia przypadku. Widać od razu, że agenci zaaranżowali te zabawy. Po drugie, bierność policji. I mało tego, że bierność, fałszywy meldunek. Na początku przecież ten minister spraw wewnętrznych, Thomas de Mazier, zażądał wyjaśnień, dlaczego był meldunek, że nic się nie stało. Pierwszy meldunek. I wreszcie media niemieckie, głównego nurtu oczywiście, zataiły to przez kilka dni. Zataiły w ogóle informacje o tej sprawie. No, takie nagromadzenie przypadków wyklucza przypadkowość. Widać wyraźnie, że ktoś to zaaranżował. Po co? Ano właśnie po to, żeby odwrócić o 180 stopni i już efekty tego są. Już efekty tego są, nie tylko w Niemczech, i w Danii, i w innych krajach. I to się robi, jak napisał Stanisław Lem w takiej książce Głos Pana, bardzo dobra zresztą powieść, polecam. Tam napisał takie zdanie. Nawet konklawę można doprowadzić do ludożerstwa, byle postępować cierpliwie i metodycznie. Otóż to jest właśnie przykład postępowania cierpliwego i metodycznego. Także wie pan, Niemcy, ja bym tak nie lekceważył możliwości niemieckich. Niemcy mają problemy, ale jeszcze znajdą na tyle rezerw, że z nami też się załatwią. Podam przykład z 1919 roku. Jak wiadomo, w 1918 roku nastąpiło zawieszenie broni i rozpoczęło się wkrótce konferencja w Wersalu pokojowa. I kiedy już ustaliła Wielka Czwórka warunki kapitulacji, przetelegrafowali te warunki do Berlina, dla niemieckiego rządu. I Niemcy zażądały 2 dni do namysłu.
kierownicze koła we Francji wiedziały, że i wojskowe, i polityczne wiedziały, że Niemcy nie są w stanie już kontynuować wojny. Ale ulica tego nie wiedziała. Więc kiedy okazało się, że Niemcy zażądały 2 dni do namysłu, w społeczeństwie francuskim wystąpiły nastroje paniki, że znowu trzeba będzie wrócić do okopu. Nie wiadomo na ile lat. I w Paryżu wybuchł strajk polityczny pracowników transportu miejskiego pod hasłem, żeby nie doprowadzać Niemców do desperacji, żeby złagodzić te warunki. Otóż w kołach politycznych francuskich zapanowało przekonanie, że tym strajkiem kieruje zatajona ręka niemiecka. Jak było naprawdę, to ja nie wiem, ale jeśli tak było rzeczywiście, to należy podziwiać prężność niemieckiej agentury, że w chwili takiej klęski swojego państwa jeszcze miała tyle możliwości, że zorganizowała strajk polityczny na swoją korzyść w stolicy państwa zwycięskiego. No to trzeba podziwiać. To trzeba podziwiać. Ja bym Niemców nie lekceważył, proszę pana.